Drodzy bracia i siostry, między Wielkim Piątkiem a Niedzielą Zmartwychwstania Jezus Chrystus prowadzi życie ukryte dla nas. Nas zaś ogarnia wielka cisza i niepewność. W liturgii godzin na Wielką Sobotę w starożytnej homilii czytamy. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka, bo król zasnął, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Tradycja Kościoła przybliża nam ten szczególny czas z życia Jezusa, mówiąc o zejściu Jezusa do otchłani. W naszym codziennym pacierzu, kiedy odmawiamy skład apostolski, wyznajemy wiarę, mówiąc o Chrystusie ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł. Czy stawiamy sobie pytanie, co to znaczy? Poszukajmy odpowiedzi. Znajdujemy ją w katechizmie Kościoła katolickiego, który w ten sposób opisuje to wydarzenie. Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus wstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom. Jest to bezpośrednie nawiązanie do trzeciego rozdziału pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Chrystus przyniósł zbawienie dla wszystkich sprawiedliwych, którzy byli uwięzieni w otchłani aż od początku stworzenia świata. Trudno sobie wyobrazić ową przestrzeń, owe miejsce otchłani. Święta Anna Katarzyna Emmerich opisuje swoje wizje otchłani i przedstawia je jako różnego rodzaju obszary i kręgi, jako różne strefy, w których mieściły się dusze oczekujące odkupienia. W słowach poetyckich tak przedstawia owe miejsce. Żadna z dusz nie znała jeszcze Jezusa, a przecież ze zbliżaniem się Jego radość jakaś i tęsknota owionęła te obszary. Zdawało się, że te strwożone, ścieśnione dziedziny tęsknoty rozszerzają się nagle oczekiwaniem jakiejś radosnej wieści. Biedne dusze zdały się przenikać jakby powiew świeżego powietrza, jakby światło, jak rosa ożywcza, pokrzepiająca, zwiastująca im odkupienie. A wszystko to odbyło się tak szybko, jak jedno tchnienie wiatru. Spełniona nadzieja i oczekiwanie. Nawiązując ponownie do wspomnianej przeze mnie starożytnej homilii na Wielką i Świętą Sobotę, Jezus jest ukazany jako ten, który szuka Adama i Ewy, który bierze ich za rękę i wyprowadza. W takich to słowach opisane jest to zdarzenie. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Mówi Chrystus, oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim synem. Zbudź się, który śpisz.
Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Te słowa przywołują nam jeszcze inny obraz. Ten, który znamy bardzo dobrze, ukazywany nam w okresie Wielkiego Postu, to wskrzeszenie Łazarza. Jezus udał się do Betanii, na grób swego przyjaciela. Naprzeciw niego wyszła siostra zmarłego Marta. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale Jezus mówi jej, żeby wierzyła, że jej brat zmartwychwstanie. I wypowiada Jezus bardzo ważne dla nas wszystkich słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I zapytał Jezus Martę, czy wierzysz w to? Ona odpowiedziała, tak, Panie. I my z całym Kościołem wyznajemy naszą wiarę, że Jezus jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Nawiążę jeszcze do wspomnianego przeze mnie symbolu apostolskiego, do wyznania wiary. Mówimy, wierzę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Chrystus przychodzi również i do nas w ten czas ciszy, smutku i niepokoju. Kieruje do nas słowa otuchy i zachęty. Pragnie nas ująć za rękę i poprowadzić po drogach życia. Zbudź się, o śpiący, niech ci zajaśnieje Chrystus. Szczęść Boże.